Dzień dobry, dzień dobry. Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów. Jako, że sytuacja na polskim rynku kapitałowym w ostatnim czasie się poprawiła, w tym odcinku podcastu 21% rocznie porozmawiamy nieco o warsztacie analitycznym, o rekomendacjach oraz omówimy 5 spółek, w których w ostatnim czasie analitycy widzą największy potencjał do wzrostu. Moim i Państwa gościem jest nasz redakcyjny kolega Tymoteusz Turski, który śledzi temat rekomendacji i analiz. Zapinamy pasy i startujemy. Dzień dobry, dzień dobry. Witaj się Paweł Biedrzycki i Tymoteusz Turski. No i dzisiaj będziemy sobie dyskutowali na temat rekomendacji, ale z dwóch perspektyw. Myślę, że na początek sobie trochę Porozmawiamy o teorii, a później przejdziemy do części praktycznej i omówimy pięć spółek, które w ostatnim czasie, mamy tutaj na myśli grudzień, styczeń, otrzymały najbardziej optymistyczne rekomendacje kupna na polskiej giełdzie, głównie zebrane z programu wsparcia analiz GPW. Zanim może przejdziemy do tej kwestii omówienia po kolei tych spółek, może tytułem wprowadzenia, jak wybraliśmy te spółki, które dzisiaj będziemy omawiali, co z punktu widzenia praktycznego oprócz ceny docelowej, jaka się pojawia w rekomendacji warto jakby śledzić, analizować w tych publikacjach, które się pokazują. Tak. Jeśli chodzi o spółki, które wybraliśmy, no to zdecydowanie kierowaliśmy się właśnie tą ceną docelową, czyli najwyższym potencjałem do wzrostu. Jednak, zawsze kiedy rozmawiamy o rekomendacjach, ja wiem, że to często się pojawia, ale wydaje mi się, że warto to podkreślić. Ja osobiście jestem zwolennikiem, mimo wszystko, nie traktowania ceny docelowej jako prawdy objawionej, tylko bardziej takiego kierunku, w którym ta cena zgodnie z przewidywaniami analityków będzie zmierzać. Bo pamiętajmy, że na cenę docelową składają, składa się wycena, która jest dokonywana przez analityków pod wpływem, po pierwsze, założeń, które, które biorą do tego, aby móc taką cenę stworzyć. I jeśli te założenia w dłuższej perspektywie kilku, no dwóch, trzech, czterech lat, choć trochę się zmienią, no to już będzie miało dosyć duży wpływ na samą cenę docelową, więc wystarczą wahnięcia przychodów czy wyników spółki do tego, aby już ta cena, cena akcji była inna niż cena docelowa. A oprócz tego na, bardzo często na cenę docelową składa się również metoda porównawcza, która na polskim rynku nie do końca spełnia tak dobrze swoją funkcję jak na zagranicznym, ponieważ u nas w Polsce spółki nie są aż tak bardzo do siebie podobne. Mamy dużo mniejszą ilość spółek, które so działają w danym segmencie, yy, i przez to dużo ciężej jest wybrać spółki, które są, mają podobną działalność. Więc to wpływa na to, że cena docelowa, którą analitycy w swoim raporcie podają, ona jest takim. Czymś poglądowym, no tak jak powiedziałem, takim kierunkiem, w którym ten kurs powinien zmierzać. Ale nie ulega to wątpliwości, że jeśli chodzi o cenę docelową, to jest to najprostszy sposób do tego, aby rzeczywiście wybrać najciekawsze spółki, które są zdaniem analityków obecnie na rynku. Takie tradycyjne podejście do wyceny spółek zakłada właśnie albo dyskontowanie jakichś przewidywanych przepływów finansowych w przyszłości. Podejście dość mocno obarczone ryzykiem, zwłaszcza w przypadku tych mniejszych spółek, albo tak jak tutaj wspomniałaś, analiza porównawcza, przy czym niestety w Polsce mamy właśnie problem z poszukiwaniem piersów, tak? czyli porównawczych spółek. Często w niektórych branżach szuka się za granicą, ale za granicą to jest często zupełnie inny rynek niż polski, więc rzeczywiście pod tym względem to kuleje. Mamy tak naprawdę niewiele takich sektorów, gdzie można dużo ze sobą porównywać, nie wiem, bankowy, deweloperzy, budowlani, czy software house y. No jest sporo takich firm, no już takich więcej branż, gdzie mamy dużo spółek do porównywania, nie ma. No i to jest z tego punktu widzenia rzeczywiście obarczone dość dużym ryzykiem, więc zgadzam się z tobą, że to jest trochę takie przedstawienie pewnych założeń, no i my możemy się z nimi zgadzać albo się nie, nie zgadzać, ale chyba taką bardzo fajną rzeczą jest to, że w ogóle mamy te zebrane w całość założenia, które opracował nam analityk przy okazji przygotowywania sporządzenia. Cytowanie. I myślę, że właśnie o tych założeniach fajnie byłoby tutaj chwilę porozmawiać, ponieważ mam wrażenie, na no tyle na ile się spotkałem już z nastawieniem inwestorów do rekomendacji, że oni są za bardzo skupieni właśnie na tej cenie docelowej oraz na samej rekomendacji przez analityka, znaczy kupuj, trzymaj, sprzedaj, a za mało zwracamy uwagę na taką jakościową część tej rekomendacji, to znaczy analityk przy tworzeniu rekomendacji, Daje nam te argumenty, które mówią za tym, że cena pójdzie w tym czy innym kierunku. I te argumenty są zbierane przez osobę, która w danym biznesie, w danej spółce siedzi no często latami, która zna się na niej, która doskonale wie co niej, co słychać w tej spółce i dzięki temu jest w stanie znaleźć coś, na co my, jako inwestorzy indywidualni, szczególnie którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z daną spółką, po prostu nie jesteśmy w stanie trafić, lub, no, no, lub po prostu nie zwrócimy na to uwagę, bo nie znamy tak dobrze branży i nie znamy tak dobrze specyfiki danej spółki. Dlatego wydaje mi się, że w momencie, w którym oceniamy jakieś rekomendacje i zastanawiamy się, się nad ich wartością dodaną, warto jest zwrócić uwagę właśnie na to, co ten analityk nam oprócz cen docelowej daje, bo dzięki temu tak naprawdę dostajemy swego rodzaju kontekst, który później, w momencie, w którym sami będziemy przeprowadzać analizę spółek, możemy nałożyć na przykład na sprawozdanie finansowe czy na konferencję wynikową. No tak, no bo to jest materiał przygotowany na dany moment przy danych informacjach, które się pojawiły na rynku. Od jakby publikacji rekomendacji, tak naprawdę z każdą minutą, z każdą godziną, z każdym. Dniem ona traci na aktualności, no bo pojawiają się nowe dane z gospodarki, z innych spółek, z samej spółki i często no, ten kontekst, który został przygotowany w tej rekomendacji, może się zmienić. To nawet bardzo szybko. I jeżeli wiemy i śledzimy dane, które się pojawiają, to też jest dla nas pomocne. I to, że jakaś rekomendacja się nie sprawdziła, no to nie jest takie założenie, że ten dany analityk źle wykonał swoją pracę, no tylko że. Pojawił się zbieg takich, a nie innych czynników, albo założenia, które przyjął, nie do końca okazały się słuszne. Nie wiem, koniunktura na giełdzie się zmieniła. Jest wiele innych czynników, które wpływają na to, czy ostatecznie rekomendacja jest trafiona, czy nie, niż tylko to, co przyjął sobie po prostu analityk przy jej spojrzeniu. I do tego jeszcze dochodzi, jak już poruszyłeś kwestię zmieniających się informacji na giełdzie i te, tego, co się dzieje w spółkach, to do tego wchodzi nam drugi aspekt, który wybraliśmy, do tego, aby dzisiaj wybrać spółki, o których będziemy rozmawiać. Czyli dzisiejsze wszystkie spółki, o których będziemy rozmawiać, pochodzą z giełdowego programu wsparcia pokrycia analitycznego, i to wynika z tego powodu. Że te rekomendacje, które są w ramach tego programu wypuszczane, są wypuszczane do obiegu publicznego w tym samym momencie. Wobec tego każdy inwestor, czy to fundusz, czy to inwestor indywidualny, ma dostęp do tych rekomendacji w tym samym momencie. I tu warto od razu zaznaczyć, że mamy do czynienia zwykle z trzema rodzajami rekomendacji, które, znaczy raportów w sumie, które wychodzą w ramach, tych, w ramach tego pok programu pokrycia. Jest to raport aktualizujący, czyli pełny raport, w którym dany dom Maklerski wypuszcza nam wszystkie informacje, które dotąd zebrał o spółce, perspektywy na najbliższy rok, dwa najczęściej dokładną wycenę, które metody zostały tutaj wybrane, czy to ta porównawcza, czy metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Oprócz tego omówienie ostatnich wyników, które spółka miała. Drugim rodzajem rekomendacji, raportów, które wychodzą w ramach tego programu jest, jest prognoza wyników, wobec tego za każdym razem, kiedy zbliża nam się sezon, sezon wyników spółek, a wiemy, że teraz się zbliża, analitycy podsyłają nam swoje prognozy, jak oni patrzą na te, na te wyniki, które nadchodzą, jak oni... Jakie mają oczekiwania względem najbliższego okresu wynikowego. Dokładnie, dokładnie, jak oni zmieniają swoje oczekiwania na podstawie na przykład y, informacji ze spółek, które spółki dostarczają w ramach swoich wstępnych wyników, więc dzięki temu już mamy na bieżąco dostęp do tego, aby tuż przed wynikami, ocenić sami na podstawie tego, co analitycy nam podrzucili, jakie są oczekiwania rynku, jak sobie spółka poradzi. No i trzeci rodzaj raportu, no to zwykle jest omówienie wyników, analiza wyników. Nie zawsze jest to, jest możliwość w tym programie wysłania od razu raportu aktualizującego po wynikach. Czasami trzeba na świeżo puścić informację, słuchajcie, wyniki nas zaskoczyły, wyniki pozytywnie, negatywnie, żeby dać tym inwestorom informację, jak analitycy na to patrzą, a później, na przykład po tygodniu czy dwóch, wychodzi już ten pełny raport aktualizujący, który bierze pod uwagę Zmieniającą się koniunkturę. Także dzięki temu w tym programie mamy dostęp do tak naprawdę trzech rodzajów raportów, które pozwalają nam z tymi spółkami cały czas trochę żyć i dokładnie monitorować sytuację, która w danej spółce się dzieje. No właśnie, to też pokazuje trochę, jak dużą pracę wykonują analitycy. Ja mam kilku kolegów, którzy są analitykami i raczej pokrywają te większe podmioty. I na przykład, nie wiem, takich większych firm, typu bank, firma ubezpieczeniowa, firma paliwowa, no to czasami. Przygotowanie rekomendacji, tej takiej inicjującej, no zajmuje miesiąc, dwa miesiące. To jest dwa miesiące pracy, dzień w dzień, osiem godzin dziennie, zebranie informacji, przeliczenie tego wszystkiego, stworzenie modelu, wyceny. No i później, oczywiście, jest ten cały proces na bieżąco, aktualizowania tego i reagowania na pewne informacje. I to też nie jest tak, że właśnie to, co powiedziałeś, że się od razu. Zmienia rekomendacje po pierwszych słabych wynikach, bo czasami trzeba to wszystko przeanalizować, znowu się umówić, a kurs zmienia swoją wartość na, na rynku. Więc bardzo też ważną rolą są te krótkie notki analityków, które mówią, oceniają jakieś ważne wydarzenie, które dzieją się na bieżąco, no i też pokazują pewien sentyment, nastawienie, swoje oczekiwanie co do naj, najbliższego wyniku finansowego. No i tak naprawdę taki dobry analityk śledzący, Dany sektor spółkę, no może tylko kilka spółek śledzić i, i to jest koniec, tak? Więc praca jest dość intensywna i tak naprawdę dużo trzeba wykonać, żeby rzeczywiście się z niej prawidłowo wywiązywać. Oczywiście i warto jeszcze w sumie zwrócić uwagę na to, że bardzo często w przypadku programu pokrycia analitycznego GPW, to mamy tutaj do czynienia z rekomendacjami dotyczącymi bardzo małych spółek, spółek, które nie są pokrywane tak na co dzień przez domy maklerskie, wobec tego dostępu do informacji do tych spółek nie mamy za dużo. Wobec tego ta rekomendacja oprócz tego, że pokazuje nam sentyment rynku, oprócz tego, że pokazuje nam nastawienie analityka, daje nam też swego rodzaju kontekst, który możemy sobie nastawić w stosunku do tego, aby wejść w ogóle w tą spółkę, jeśli się nie znamy na spółce, jeśli nie obserwujemy przez dłuższy czas, jeśli nie rozumiemy do końca jej biznesu, to tak naprawdę taka rekomendacja może dla nas być źródłem bardzo dobrych informacji, które później wykorzystamy do własnych analiz tych spółek, szczególnie, że jeśli przyjrzymy się tym, tym spółkom, to naprawdę w stosunku do wielu z nich bardzo ciężko jest znaleźć informacje, a ten analityk analizuje tą spółkę, jest z nią od dłuższego czasu, ma dostęp często do informacji i do źródeł informacji, na które my jako inwestorzy indywidualni Moglibyśmy nawet nie wpaść. Warto tutaj podkreślić, że prawdopodobnie gdyby nie ten program giełdowego wsparcia analitycznego, no to prawdopodobnie nie mielibyśmy okazji do rozmawiania o tych spółkach, no bo część z tych podmiotów po prostu jest zbyt mała, zbyt mała płynność na nich, zbyt małe zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych, żeby po prostu z punktu widzenia biura maklerskiego czy Firmy inwestycyjnej, no zajmować się śledzeniem dokładnym takiej spółki. No jednak praca analityka na bieżąco śledzenie tego sporo kosztuje, więc no, dzięki temu, że giełda stworzyła ten program i go finansuje, mamy materiał do dyskusji, do omówienia. Myślę, że po tym wprowadzeniu moglibyśmy przejść już do omówienia spółek, i teraz będziemy, że tak powiem, stopniować od tych z najmniejszym potencjałem wzrostu według analityków do największego potencjału. No i od czego zaczynamy? Zaczynamy od ATM grupy. Jest to spółka, która obecnie prezentuje, zgodnie z najnowszymi raportami analityków, 25% potencjał do wzrostu. Cena docelowa jest ustawiona na punkcie 4,5 zł. Obecnie kurs wynosi 3,58 i sama spółka jest dosyć ciekawa, bo zajmuje się trzema segmentami działalności. Takie ma trzy główne filary oraz taki, powiedziałbym, połówkę innego segmentu, ale o tym za chwilę powiem. W każdym razie do głównych filarów należy. Produkcja filmowa i zajmują się tutaj produkcjami telewizyjnymi, takimi jak Świat według kiepskich, Ojciec Mateusz czy Rancho, które bardzo dobrze polscy widzowie znają, a także w tej produkcji filmowej jest segment premium. Segment premium najczęściej jest wykonywany na zlecenie obecnie dużych platform streamingowych, wśród nich jest na przykład Wataha lub w Głębi Lasu, bardzo doceniane seriale, nie tylko w Polsce, ale na świecie. Na przykład The Times ostatnio wypuścił listę 30 najlepszych serialów nieanglojęzycznych, które możemy teraz obejrzeć, no i nasza Wataha znalazła się w pierwszej piętnastce. Na 15. miejscu, ale dalej jest to pierwsza połowa. Także można tutaj mówić o sukcesie. I to jest pierwszy segment działalności spółki. Oprócz tego mamy jeszcze zarządzanie aktywami trwałymi. I tu w głównej mierze chodzi o wsparcie produkcji filmowych poprzez postprodukcję, tak jak dodanie efektów specjalnych, oświetlenie, operatorka, udźwiękowienie oraz wynajmowanie studiów nagraniowych. I to są dwa najważniejsze segmenty działalności spółki. Ale co ciekawe, doszedł nam również jeszcze trzeci segment działalności, jakim jest deweloperka. Jest to takie dosyć nieoczywiste, a ta deweloperka, jak za chwilę tutaj będziemy o tym mówić, ma dosyć duży wpływ, szczególnie na przychody w tym roku. Więc jest to ciekawa sytuacja, która uniemożliwiła też analitykom w ostatniej rekomendacji zastosowania metody porównawczej, bo w Polsce nie ma innych spółek, które zajmują się tak bardzo produkcją filmową oraz są nastawione na ryzyka oraz szanse związane z deweloperką. Pamiętam, że jeszcze takim, no być może aktywem ważnym w spółce, no jest fakt, że ona jest też właścicielem jednej ze spółek gamingowych na polskiej giełdzie, dokładnie Bumbitu i chyba największym, jednym z największych akcjonariuszy Bumbitu jest ATM Grupa. No i z jednej strony to jest oczywiście jakaś tam wartość aktywa, no ale z drugiej strony obciążenie, no bo w jakiś tam sposób spółka jest kojarzona z Bitem, no i w zależności od tego, jak temu Bumbitowi dobrze idzie na giełdzie, to też ma wpływ to sentymentu do ATM, ATM grupy, no ale pewnie z punktu widzenia tej analizy i rekomendacji, no to nie miało wielkiego znaczenia dla wyceny. Właśnie Bumbit to jest ten półsegmentu, który, który chciałem dorzucić, bo o ile na samą wycenę nie miało to aż tak ogromnego znaczenia, to jednak Bumbit gra tutaj dosyć dużą rolę, jeśli chodzi o oczekiwania inwestorów w stosunku do tego, jak sobie ATM grupa poradzi, ponieważ w 2021 roku został rozpoczęty proces przeglądania opcji strategicznych w sprawie Bumbitu, no i pojawiło się takie dosyć duże ryzyko. Czy ATM Grupa będzie chciała sprzedać swoje udziały, żeby uzyskać płynność? A pamiętamy, że no w sumie bumbit od dwóch lat dosyć duże ma spadki, więc jeśli dobrze pamiętam, w rok stracił 20% wartości. Wobec tego, jeśli ATM-grupa musiałaby teraz wychodzić z tej pozycji, no to prawdopodobnie dołożyłaby podaży do rynku, no i sprzedałaby to na niekorzystnych warunkach. Aczkolwiek z tego, co informują analitycy i z tego, co przewidują, obecna sytuacja finansowa spółki jest na tyle dobra, że nie wygląda, jakby spółka musiała koniecznie z tego BumBitu wychodzić. A na razie BumBit dostarcza fajne dywidendy dla tej spółki, więc myślę, że jeśli nie ma takiej konieczności, to ATM Grupa raczej nie będzie na razie planować sprzedaży. Też pytanie, czy będzie chętny na kupno. No wiesz, no, pakiet akcji ATM Grupy BumBitu, to w tej chwili patrzę, to jest prawie 60 milionów złotych. Jest mało pieniędzy, praktycznie jak byłby cash, który by wpłynął do spółki. Więc, y, oczywiście, to jest i szansą, i zagrożeniem, ale wydaje mi się, że z punktu widzenia modelu biznesowego, potencjalnej dywidendy, wypłaty zysku, wydaje mi się, że to jest bardziej szansa. No, pytanie, czy rzeczywiście pojawiłby się chętny na zakup? No, bo przegląd opcji strategicznych, no to już z doświadczeń na naszej giełdzie, tak naprawdę wszystko może oznaczać. Więc co z tego wyjdzie, nie wiadomo, więc pewnie to nie jest jakoś tam z punktu widzenia wyceny spółki istotne, no ale gdyby się udało pozyskać ekstra 60 milionów gotówki do spółki ze sprzedaży akcji Bumbitu, no to myślę, że nikt by się nie obraził na taki rozwój wydarzeń i to może być jakimś takim jednym elementem pozytywnym, zaskakującym, jeśli chodzi o wyniki. Dobrze, powiedz jeszcze trochę o tych oczekiwaniach co do wyników na ten rok spółki. No bo z tego tak naprawdę wynika ten potencjał wzrostowy, który widzą analitycy, jeśli chodzi o jej kurs. Tak, jeśli chodzi o spółkę, mamy tutaj takie trzy główne scenariusze tego, co się może wydarzyć w przyszłości, takie trzy główne e, drivery tego, co dzieje się w spółce. I pierwszym z nich jest osłabienie sytuacji w segmencie produkcji telewizyjnych. To jest jednak główny segment działalności spółki, wobec tego to otoczenie wokół tych produkcji filmowych może być trochę negatywne dla, dla spółki, aczkolwiek analitycy przewidują, że to osłabienie będzie miało miejsce w 2022 roku, ale w 2023 już wrócimy do, do tego stałego, stałego wzrostu. Z tego co przewidują, 2022 rok zakończy się z 7% spadkiem przychodów z produkcji telewizyjnej, aczkolwiek spadki te zostaną zrównoważone przez wzrosty w segmencie deweloperskim oraz co Tutaj może bardziej interesować inwestorów w segmencie zarządzania aktywami trwałymi. Czyli widzimy, że spółka tutaj troszeczkę osłabiła swój trzon działalności, bo jednak spółka odeszła trochę od tego swojego głównego trzonu działalności, ponieważ w poprzednich latach w użnim roku przychody z produkcji telewizyjnej i filmowej stanowiły 66% całych przychodów, a obecnie w tym roku prognozowane jest, że będzie to już 51% całych przychodów. Także widzimy tutaj spadek o 15 punktów procentowych, co jest dosyć dużo aczkolwiek zostało to troszeczkę zamienione na ten segment zarządzania aktywami trwałymi, na którym spółka ma dużo wyższą marżowość, bo tutaj mamy marżowość na poziomie EBITDA około 36% i te przychody faktycznie dużo mocniej przyczyniają się do wzrostu zyskowności spółki. Także mamy tutaj jedną sytuację. Drugą sytuacją jest, są jednorazowe przychody w deweloperce. No i tutaj analitycy wyraźnie podkreślają, że jest to typowy one-off, wydarzenie jednorazowe przychody rok do roku, w 2022 roku z deweloperki osiągnął około 46 milionów złotych, co daje nam siedmiokrotny wzrost rok do roku, no to to jest bardzo duży wzrost i z tego, co prognozują analitycy, prawdopodobnie w następnych latach no nie do utrzymania, nie tyle wzrost, co sam poziom tych przychodów, więc deweloperka odejdzie troszeczkę na bok, a bardziej trzeba będzie się skupić na tym głównym segmencie działalności który swoją drogą, zdaniem analityków, ma duży potencjał, szczególnie w rosnącym popycie na segment produkcji premium. Co prawda na rok 2023 tutaj tych produkcji zaciekawych od ATM grupy nie widać. Mamy tak naprawdę trzy tytuły. Lobzone dla Netflixa, opóźniony czarny pies dla Viaplay oraz produkcję własną z Kołowani. aczkolwiek analitycy przewidują, że w 2024 i 2025 ten popyt wzrośnie. I szczerze mówiąc, patrząc na to, jak obecnie zachowuje się rynek platform streamingowych, tak jak Platformy streamingowe rozpychają się na rynku, oraz na, biorąc pod uwagę wzrost zainteresowania lokalnymi produkcjami, tak jak tutaj wspomnieliśmy o Watasze czy o w głębi lasu, no to myślę, że te założenia mogą być, mogą faktycznie się spełnić i w 2024 roku możemy zobaczyć tutaj coś ciekawego. Czyli podsumowując, mamy taką spółkę, która no, z jednej strony ma bardzo silną pozycję w tym swoim biznesie podstawowym, z drugiej strony no, ma takie. Dziwne działania poboczne, tak? Ten bumbit, deweloperka, więc to trochę zamazuje wycenę spółki, no bo to utrudnia tak naprawdę wycenienie takiej spółki. Prawda jest taka, że i analitycy, i inwestorzy lubią czyste modele biznesowe, nastawione tylko na jedną rzecz. Raczej dywersyfikacja no nie jest pozytywnie postrzegana przez inwestorów, no bo wiecie, to jest tak, że w jednym obszarze ci idzie lepiej, w drugim gorzej. No to jaki, jest, jaki sens jest inwestować na giełdzie w takie spółki. Inwestorzy wolą mieć albo spółkę, która wiedzieć, że tej będzie lepiej, tym będzie gorzej. Tej akcji kupujemy, a tej sprzedajemy, tak? Więc jakby takie zamazane modele biznesowe są mniej postrzegane pozytywnie, ale z drugiej strony nosiła siła, pozycja tej spółki, no i przede wszystkim wycena po, tych, po tej osłabieniu na rynku giełdowym sugeruje, że tutaj rzeczywiście ten ponad 20% potencjał widzą analitycy we wzroście. Tak, zdecydowanie jeśli chodzi o takie rozmyte modele biznesowe, no to jest też problem dla inwestorów w celu oszacowania ryzyka. To w momencie, w którym mamy tak naprawdę spółkę, która jednocześnie jest nastawiona na ryzyko w branży reklamowej i przychodów z produkcji telewizyjnej, a z drugiej strony jest narażona na ryzyko związane z deweloperką, to tak naprawdę pytanie brzmi, czy my chcemy chodzić w taką spółkę, czy nie wolimy na przykład swoich pieniędzy przeznaczyć na spółkę, która jest w pełni związana z deweloperką, którą lepiej znamy na przykład ten segment i lepiej jesteśmy w stanie oszacować ryzyka tej spółki. Są plusy i minusy, zależy jak to tego podejdzie, ale prawda jest taka, że ATM Grupa wygląda w taki sposób, jaki wygląda. Dobrze, przechodzimy do kolejnej spółki. Kogo mamy w kolejności? No, następny jest nasz, nasza taka gwiazda, powiedziałbym, całego programu wsparcia pokrycia analitycznego. Jest to wotum, które od 16 maja tamtego roku wzrosło o 207%, także bardzo mocny wzrost, obecnie jest notowane na najwyższych swoich, obecnie osiągnęło swoje maksima, aczkolwiek analitycy widzą w nim cały czas potencjał do wzrostu. Cena docelowa na poziomie 71,5 zł implikuje około 32% potencjał do wzrostu, z czego warto zaznaczyć, że cena docelowa została mimo wszystko obniżona z 75 zł właśnie do 71. Wotum no, to taka spółka, która pewnie wielu osobom może być znana, bo to jest taki Największy na giełdzie przynajmniej beneficjent, jeśli chodzi o całą awanturę związaną z kredytami we franku szwajcarskim, spółka Generalnie weszła na rynek reprezentowania frankowiczów, no i skutecznie na nim zaistniała. Wywodzi się tak jakby trochę z takiego rynku odszkodowań. No i ten segment Osiąga w tej chwili spektakularne wyniki. To jest główny motor napędowy wyceny spółki. W oparciu o to, w głównej mierze są oceniane perspektywy spółki, no i ten potencjał wzrostowy. Tak naprawdę ten główny potencjał leży w sprawach Frankowiczów w tej mierze bo faktycznie jest taki główny motor napędowy przychodów spółki. Spółka cały czas wypuszcza dane, które mogą uspokajać ich inwestorów, pokazując, my radzimy sobie bardzo dobrze, jest coraz więcej tych rozpraw, jest coraz więcej wyników, które są zgodne z naszą linią i pomagamy naszym klientom. No i to jednocześnie obniża trochę ryzyko związane z tą spółką, bo do głównych ryzyk wotum analitycy zaliczają ryzyko ugód. Kredytobiorców z bankami, bo w ten sposób Wotum tak naprawdę traci potencjalną bazę swoich klientów. Jeśli klient pójdzie na ugodę z bankiem, no to wtedy wiadomo, nie pójdzie do sądu, nie weźmie Wotum jako swojego przedstawiciela, no i Wotum na tym nie zarobi. Aczkolwiek, w kontrze do tego, mamy sytuację obecnie bardzo wysokich stóp procentowych, więc jeśli poślibyśmy na ugodę i zmienilibyśmy na przykład kredyt z frankowego na złoty, no to jednak dalej mielibyśmy wysokie stopy procentowe do spłacania. Więc z jednej strony mamy tutaj średnią. Średnią perspektywę tych ugód dla klienta, a z drugiej strony mamy cały czas sygnały z wotum, które pokazują, że te rozprawy da się wygrać, że te rozprawy dają unieważnienie całej umowy, co uwolniłoby bardzo dużą część kapitału dla e, dużej ilości osób, które faktycznie w tych kredytach walutowych, niestety, są, e, się znajdują. Spółka jest bardzo skuteczna w pozyskiwaniu tych klientów. Oczywiście banki robią, co mogą, żeby przeciwdziałać temu. Też komunikują coraz więcej ugód. No i rzeczywiście potencjał kurczenia się tego rynku dla Wotum jest bardzo ważny. Ważnym też takim wydarzeniem będzie to orzeczenie TSUE, które jest przewidywane. TSUE zdecyduje, czy banki mogą ubiegać się o zwrot kosztów nielegalnie wykorzystywanego finansowania, teoretycznie, tak? Przez, przez kredytobiorców. No to by mogło drastycznie ograniczyć skłonność właśnie frankowiczów do wchodzenia na drogę sądową z bankami, więc no tutaj ewidentnie momentum, jeśli chodzi te, o ten obszar działalności jest bardzo duży, no i ten i liczba wygranych spraw no sprawia, że te przepływy finansowe w przyszłych okresach będą, będą bardzo dobre, ale no pamiętajmy o tym, że ten segment działalności kiedyś się skończy, no bo liczba tych spraw frankowych jest skończona, no, już banki od dawna nie udzielają kredytów we franku szwajcarskim, w 2008 roku były ostatnie czy dziewiątym e, udzielane, no i tak naprawdę to jest jakiś taki obszar skończony działalności. Wydaje się, że w długim terminie no ważne będzie to, czy tam spółka znajdzie jakiś swój nowy obszar działalności. Ja widziałem tam na Twitterze, bo prezesa śledzę na Twitterze, że zapowiadał, że będą się interesowali zmiennym wyborem, no ale na ten moment wydaje mi się, że analityków rynku no nikt w ogóle tego nie wycenia realnie, że coś z tego może być. Tak, e, starają się rozszerzyć swoją działalność właśnie o kredyty złotówkowe. E, z tego co czytałem również e, ich celem są kredyty złotówkowe udzielone w okresie 2004-2008, aczkolwiek tak jak powiedziałeś, jest to na tyle zmienna sytuacja i na tyle niepewna, że analitycy w swoich prognozach w ogóle tego nie wyceniają. Wobec tego ta cena, którą obecnie mamy, czyli to 71,5 zł, e, to jest cena docelowa bez uwzględnienia tego segmentu. W takim razie, jeśli by ten segment wyszedł, no to mamy dodatkowy impuls do wzrostu, mamy dodatkowe jeszcze podbicie tej wyceny. Jeśli by nie wyszedł, no to teoretycznie powinniśmy jednak docelowo zmierzać właśnie w tamte rejony. Jak będzie? Oczywiście zobaczymy. Na razie, jeśli chodzi o bazę nowych klientów, no to faktycznie nie jest to studia, studnia bez dna, aczkolwiek dane, które spływają ze spółki, mogą trochę uspokajać, bo spółka cały czas dynamicznie się rozwija oraz dynamicznie rozwija się liczba rozpraw, które ma. To jest też właśnie taki ciekawy aspekt tego, Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego, ponieważ analitycy z DMBOŚ co miesiąc wrzucają omówienie najważniejszych wskaźników segmentu bankowego, które właśnie Wotum wrzuca. Tam doda dodają swoje komentarze, to jak oni to oceniają, jak wygląda sytuacja. No, a sytuacja obecnie wygląda bardzo dobrze, ponieważ grudzień, który cyklicznie jest najlepszym miesiącem, znów pobił kolejny rekord, znów mamy bardzo dużo tych pozytywnych rozpatrzeń, wniosków. W sumie rozpraw zakończyło się o ponad 1000, z czego 94% na korzyść Wotum jego klientów. Natomiast jeśli chodzi o styczeń, to mamy już informacje odnośnie zaplanowanych posiedzeń. Jest ich oczywiście mniej niż w grudniu, ale tak jak mówiłem, jest to kwestia cykliczności. W każdym razie rok do roku mamy wzrost 66% w stosunku do tego, co mieliśmy w styczniu tamtego roku. Także widzimy, że wotum na razie, na razie jest rozpędzone, na razie idzie dalej. A jeśli chodzi o obniżkę tej ceny docelowej, o której powiedziałem, to ona wynika przede wszystkim z restrukturyzacji Getin Noble Banku i przez to wotum musiało dokonać odpisów księgowych swoich przychodów związanych właśnie z. Sprawami toczonymi przeciwko temu bankowi, ale analitycy podkreślają, że nie jest to zmiana bardzo mocno fundamentalna, także, fundamentalnie spółka dalej mocno stoi. Jest to po prostu skorygowanie swoich prognoz, właśnie o sytuację tego banku na najbliższe parę lat. Czyniąc jakby długą historię, krótką, chodzi o to, że po prostu po restrukturyzacji, praktycznie po zakończeniu działalności, no Getty nie ma pieniędzy, żeby oddać. Klientom, żeby ci mogli odkupić swoją nieruchomość. Tak? No to jest skomplikowane, no ale generalnie wynika z tego, że po prostu przez zakończenie działalności tego banku no nie będzie możliwości odzyskiwania tych środków, no bo to wynika jakby z tego całego trybu zamykania działalności. Dobrze, co mamy następne w kolejce, czyli mamy na razie ATM grupa około 25%, wotum nieco ponad 30% potencjału wzrostowego, no i kolejna w rankingu spółka to Agora, która również ma około 33% potencjału wzrostu, która w przeciwieństwie do Wotum no, nie ma za sobą bardzo dobrego roku. Mamy tutaj do czynienia ze spółką, która no, mocno oberwała. Od szczytów z 2021 roku spadła 54%, a od y, zeszłorocznych szczytów z 2020 mamy 40% obsługę na kursie. Także jest ona dosyć mocno. Przeceniona. Pytanie brzmi, skąd taka przecena? No głównie ze względu na y, bardzo słabe wyniki w najważniejszym segmencie spółki, czyli segmencie kina. Mieliśmy tutaj do czynienia z pandemicznym osłabieniem w 2020 roku, oczywiście zamknięte kina wobec tego y, segment, który dla spółki no, generował y, 41% całych przychodów, no, nagle spadł bardzo, bardzo drastycznie. W 2021 roku mieliśmy podtrzymanie tego no, negatywnego trendu dla, dla segmentu Kina, bo jednak kina dalej miały dosyć duże restrykcje nałożone, nie mogły wpuszczać tylu klientów, ile chciały. No i mamy rok 2022, który niestety, mimo tego, że prognozowano takie już jednak uwolnienie tych kin ze względu na brak restrykcji, nie zaskakuje dobrymi wynikami ze względu na brak ciekawych premiń. I, I tu mamy sytuację. Takiego efektu postpandemicznego. Po prostu bardzo dużo produkcji zostało przesuniętych w produkcji przez ograniczenia covidowe wcześniej. No i teraz do kin nie wleciało za dużo takich bardzo ciekawych premier. No mieliśmy faktycznie Top Gun w tamtym roku, Mawerika, bardzo, bardzo dobry film, aczkolwiek no, to nie są tytuły, które rzeczywiście tych ludzi setkami, czy tysiącami, czy milionami do kin by ściągały. Za to nadzieją dla spółki niewątpliwie był Avatar, druga część. No tak, słyszałem, moja córka była bardzo zadowolona. Właśnie są, są pozytywne opinie, szczególnie pod kątem wizualnym tego filmu. Wygląda na to, że sobie bardzo dobrze poradził. Też byłem, też, też mi się bardzo podobał, popularnie nie aż tak bardzo, aczkolwiek wizualnie zmiata z nóg. I to widać w box-officie, bo. Avatar, druga część no, wystartował 16 grudnia, a już mamy 3 miliony widzów w samej Polsce i Avatar w ten, w ten sposób wchodzi do top 10 filmów najlepiej oglądanych po 1989 roku w całej Polsce. Wobec tego widzimy, że tutaj ten potencjał box-office'owy jest duży. Tak naprawdę segment kin, zgodnie z prognozami spółki, radzi sobie dobrze, jeśli tylko mamy fajne premiery. A te fajne premiery w 2023 roku no, faktycznie są na horyzoncie. Mamy na przykład 6 stycznia wszedł do kin polskich Kot druga część, i, a, I animacja bardzo dobrze sobie poradziła. E, mamy ponad milion widzów już teraz, a on dopiero jest, no, przypominam od 6 stycznia, także no niecały nawet miesiąc jeszcze nie minął, a on już zebrał e, ponad milion osób, tym samym będąc e, najlepszą premierą tego roku 2023, a na horyzoncie mamy jeszcze Indiana Jonesa, nową część po raz pierwszy po 15 latach, myślę, że tutaj dużo, e, duża nostalgia może zagrać. Na duszy wielu widzów, co popchnie ludzi do kina. Mamy Johna Wicka, czwartą część Asterixa i Obelixa, bardzo lubianych w Polsce Strażników Galaktyki, także tego jest naprawdę dosyć dużo. Więc tu ten potencjał wzrostu przychodów w segmencie kina jest widoczny, i co to wyceniają faktycznie, że spodziewają się, że te przychody w najważniejszym segmencie dla spółki wzrosną. Tutaj też warto by było zaznaczyć, że są pewne ryzyka. Jednak Mamy jakieś takie środowisko spowolnienia gospodarczego. Z tego, co ja czytałem, no to. Pojawiają się takie głosy, że ten skłonność do wydawania pieniędzy na rozrywkę znacząco spadła, więc to jest jakiś tam czynnik ryzyka. No i druga rzecz, bardzo ważna w przypadku działalności właśnie tej kinowej, to coraz większa konkurencja tych platform streamingowych. I tutaj mamy taką ciekawą sytuację, że Agora jakby jest kinową spółką, która no trochę traci na tym rozwoju spółek związanych ze streamingiem filmowym i platform wielkich. A tem grupa no jest spółką, która na tym korzysta, no bo realizuje dla nich produkcję. Więc yy, fajne jest to, że w tych rekomendacjach można właśnie dotszukać się spółek z innych obszarów, z innych yy, biznesów, które no, z jednej strony, co dla jednych jest niekorzystne, dla innych może być korzystne. Działalność kinowa jest bardzo ważna, najważniejsza, jeśli chodzi o Agorę, no, ale Agora oczywiście no, nie wyrosła z tego biznesu, są też inne ważne elementy jej działalności. No i właśnie jeden z tych elementów działalności, jakim jest segment internetowy, miał w 2022 roku lekką zadyszkę, można byłoby tak stwierdzić, patrząc po jego wynikach. Aczkolwiek wynika to przede wszystkim z restrukturyzacji spółki Yeldbeard, która nad którą właśnie kontrolę ma Agora. Jak prezes i spółka zapowiedziały, jest to ruch w celu wyprzedzenia trendów, które będą w reklamie widoczne w 2024-2025 roku. I z tego, co analitycy przewidują, no to pozytywne efekty tej restrukturyzacji będą widoczne dopiero w 2023 roku. Także w 2022 mieliśmy do czynienia z dużym spadkiem tych przychodów. 2023 to jest powrót do trendu wzrostowego, ale jeszcze nie nadrobimy tych przychodów, które były w 2021, zdaniem analityków. I dopiero w 2024 roku do tych poziomów już wrócimy, ale jest to takie wyprzedzenie trochę tego, co się będzie działo, trochę takie wyprzedzenie trendu, przynajmniej tak, utrzymują, tak, przynajmniej tak utrzymuje spółka, i tak utrzymują również analitycy. Jak będzie to oczywiście zobaczymy. No i jest jeszcze na horyzoncie zapowiadane przejęcie EuroZetu, które obecnie dla Agory no, idzie jak krew z nosa, ponieważ UOIK bardzo na razie skutecznie to blokuje, aczkolwiek już pierwsze werdykty były na stronę Agory aczkolwiek dalej te rozprawy sądowe są ciągnięte. No i 27 lutego ma zostać podjęta decyzja sądu w sprawie tego, czy Agora faktycznie będzie mogła przejąć Eurozet czy nie. No i teraz, jeśli udaje się to przejąć, no to będziemy mieli do czynienia z jednej strony z zupełnie nową spółką pod kątem segmentu radiowego, no bo wtedy to faktycznie dla Agory będzie. Wybicie bardzo do góry nas zna ten biznes, ona lubi ten biznes. Jeśli rozszerzy swoją działalność właśnie o Eurozet, no to będzie tutaj mocnym pretendentem do, do, do tego, aby kontrolować rzeczywiście mocno ten rynek, aczkolwiek z drugiej strony analitycy podkreślają, że mamy tutaj też ryzyko finansowe, bo Agora będzie musiała się jednak, aby przejąć Eurozet zadłużyć. No i teraz pytanie brzmi, czy faktycznie poradzi sobie z tym biznesem tak, aby te rosnące koszty zadłużenia nie wpływały znacząco na jej wynik. Czy faktycznie poradzi sobie z tym, aby to zadłużenie obsłużyć? Z jednej strony minusem, a dla kogoś może to być plus, w przypadku Agory jest oczywiście kwestia, że mimo wszystko, co by tutaj nie mówić, no to jest spółka bardzo mocno obciążona ryzykiem politycznym. To nie jest spółka, w której skarb państwa ma akcje, ale mimo wszystko jest takim jakby, no, głosem trochę opozycji, no i z tego względu, no oczywiście z obszaru działalności związanych z państwem, no nie może liczyć na jakieś duże przychody i to coś jest, co wpływa negatywnie na jej przychody, zwłaszcza w tym obszarze medialnym. No i tak jak tutaj powiedziałaś, no z jednej strony to jest coś, co może tworzyć jakieś ryzyko, no ale w przypadku zmiany władzy, no w tym roku mamy wybory w Polsce, no ta szala może pójść na drugą stronę. No i to jest taki ciekawy moment z punktu widzenia właśnie rynkowego, że no ta agora może stać się takim języczkiem uwagi w tym roku, jeśli chodzi o giełdę, to też jest taki biznes, który o ile te wcześniejsze analitycy widzieli potencjał we wzroście ze względu na rozwój biznesu, no to tutaj ewidentnie bardziej jest widziane perspektywy poprawy ze względu na restrukturyzację, takie obniżanie kosztów. Tutaj mamy ten częsty element, który jest niezrozumiały, że jak spółka ogłasza masowe zwolnienia, to kurs jej akcji rośnie, tak, dlatego, że właśnie jest restrukturyzacja i w przyszłości te wyniki finansowe powinny się Poprawić. Agora jest chyba takim przykładem spółki z tego grona, które dzisiaj e, omawiamy, który no, ma trochę skorzystać na tym, że się zrestrukturyzuje w głównej mierze. Idziemy dalej. Trzy spółki omówiliśmy, mamy pięć w sumie w planach. Co jest następne? Następną spółką jest tym razem spółka z NewConnect Connect i jest to Point Pack, dla którego cena docelowa sugeruje aż 44% potencjalnego wzrostu. Wobec tego przebijamy czwórkę z przodu i Zobaczymy, czy się uda. No właśnie, i Park chyba jest takim ciekawym przykładem w gronie tych spółek, które dzisiaj będziemy omawiali, no bo to jest firma działająca w obszarze właśnie dostaw przesyłek. Między innymi tworzy swoje własny system paczkomatów. Chyba jedno z ważniejszych elementów, który wpływa pozytywnie na wycenę, i analitycy widzą największy potencjał, jeśli chodzi o wzrost. Jest właśnie ten kontrakt, który spółka podpisała z Pocztą Polską na realizację paczkomatów dla niej. No i oczywiście inne obszary działalności, które się rozwijają. Prawda jest taka, że Point Pack ma szansę na skokowy wzrost swojego biznesu. Oczywiście to jest mała firma, więc tak naprawdę no ryzyko z realizacją tak dużego kontraktu jest dość duże, no bo trzeba mieć kapitał zakładowy, obrotowy, organizację, wszystko zrealizować. Ale z drugiej strony jeżeli to się uda, to rzeczywiście to może przenieść point pack na zupełnie inny poziom, no bo te potrzeby w obszarze właśnie paczkomatów wszyscy to widzimy. W Polsce są bardzo duże, za granicą też, czemu nie mieliby realizować projektów te zagranicznych firm? Więc jeżeli im się to uda, no to mamy trochę taki przykład spółki w bardzo atrakcyjnym sektorze, w którym no, realizowane są bardzo duże inwestycje, no i ona może być beneficjentem tych inwestycji, tak? Zdecydowanie. Jeszcze warto tutaj zaznaczyć, że Point Pak też jest spółką, która oprócz oczywiście tego jednorazowego kontraktu z Pocztą Polską ma bardzo mocny organiczny wzrost, bo ona, ona utrzymuje wysoki, wysoką dynamikę wolumenu obsługiwanych paczek. Analitycy przewidują, że w czwartym kwartale będzie to 37% rok do roku większej liczby obsługiwanych paczek oraz oprócz tego zwiększają też punkty odbioru paczek o około 4%. Także Point Pack cały czas się rozwija. On nie jest związany tylko i wyłącznie z jednym kontraktem, ale tak jak powiedziałeś, zdecydowanie ten jeden kontrakt na obecną wycenę spółki ma największy wpływ, ponieważ zgodnie z prognozami przychody z tego, z tego programu. Mają się pojawić, co prawda, dopiero w 2023 roku, ale będą one trzy razy wyższe niż te z 2022 roku. Także mówimy tutaj o ogromnym wzrostu przychodów oraz oczywiście za, co za tym idzie ogromnym wzroście EBIT. -u. EBIT w tym przypadku będzie jeszcze dodatkowo wzmocniony, ponieważ prognozowany EBIT w 2022 spadnie, a jest to związane z tym, że spółka już teraz bierze pod uwagę w swoich sprawozdaniach i w swoich wynikach koszty związane z programem. Aczkolwiek przychody zgodnie z zapowiedziami prezesa będzie brała pod uwagę dopiero w 2023 roku. Czyli mamy taką sytuację, że ten 2023 rok otrzyma w pełni zyski z programu y, dla realizowania kontraktu dla Poczty Polskiej. A z drugiej strony koszty będą rozłożone na dwa lata, więc automatycznie te koszty w 2023 roku też będą w stosunku do przychodów niższe, a co za tym idzie, zwiększy się jego zyskowność. Tutaj ważna rzecz, bo powiedziałeś o 2022, tak? przychody. Pamiętajmy o tym, że my nagrywamy ten podcast już w 2023 roku, ale jeszcze wyników wiele spółek, a praktycznie większość tego jeszcze nie zrobiła, za cały rok 2022 nie opublikowały. I to. Co tutaj w tej chwili się, jest bardzo ważne. To znaczy, to jest ciekawe, że jakby analitycy oczekują, że ten ostatni kwartał, ten czwarty, będzie słaby w wynikach, no bo generalnie no bardzo dużo kosztów związanych z realizacją tego gigantycznego, jak na spółkę zlecenia, zostanie rozpoznanych, a z drugiej strony przychody zostaną rozpoznane w przyszłości, więc te zyski największe pojawią się w przyszłości. No i bardzo ciekawy case w ogóle do śledzenia, do analizowania, z punktu widzenia tego, że no, rzeczywiście te zlecenie może przenieść spółkę na zupełnie inny level, no bo jeżeli ona jest w stanie zrealizować takie duże kontrakty, to myślę, że nowi chętni, a może dalej Poczta Polska się pojawią, tak, i to może być, oznaczać, że w ogóle spółka przejdzie na zupełnie inny poziom działalności, Na no obecna ta wycena jest, no nie jest duża, tak, kilkadziesiąt, pięćdziesiąt parę milionów złotych z tego, co widziałem, więc no tutaj na pewno... Ciekawy podmiot, który warto obserwować i z biznesowego punktu widzenia, i z inwestycyjnego, i z takiego podejścia analitycznego, warsztatu analitycznego, jaki tutaj został wykorzystany przy tej wycenie. Idziemy dalej, powoli zbliżamy się do końca. Została nam jeszcze ostatnia spółka. Co to jest i jaki ma potencjał wzrostu według analityków? Już taką wisienką na torcie pozostaje nam LSE Software, który zdaniem analityków może urosnąć o 53%, także powyżej połowy. LSI Software, czyli tak naprawdę Software Host, tak, czyli spółka, która realizuje projekty informatyczne na zlecenie. Tak jest. Oraz, co ciekawe, bardzo mocno rozwija się u niej też segment dystrybucyjny. I to jest też jednym z głównych takich, jednym z głównych takich katalizatorów, które obecnie spółka. Obecnie w przypadku prognoz w sprawie tej spółki jest brane pod uwagę, ponieważ spółka teraz pracuje nad dwoma nowymi liniami biznesowymi. Pierwszą z nich są roboty Pudu, takie firmy Pudu Robotics z Chin, które, na które spółka otrzymała wyłączną dystrybucję i ona teraz wyłącznie dystrybuje je w Polsce, które cieszą się na razie ogromną popularnością. Między innymi z tej rodziny pochodzi słynny Kerfuś z Kerfura. No i jak wiemy w internecie zrobił on furorę do tego stopnia, że z tego co czytałem, to nawet Kerfur musiał zmienić swoją strategię używania tego robocika, bo posłał go po prostu na trasę po całej Polsce, żeby ludzie mogli sobie przyjść do Kerfura, zrobić zdjęcie, odwiedzić go. Także widzimy tutaj, że jest taki bardzo duży boom, jeśli chodzi o modę internetową na, na tego typu roboty. I analitycy dostrzegają, że faktycznie w tym segmencie dystrybutorskim spółka może mieć Duży potencjał do wzrostu. Obecnie na 2022 rok szacowane jest, że spółka wypożyczy 85 robotów, co będzie miało przełożenie na 1 milion złotych przychodów, a w 2023 roku planowane jest już zwiększenie do 150 wypożyczonych robotów, co natomiast sprawi, że przychody wyniosą 3,9 miliona złotych, a tym samym linia biznesowa. Dystrybucji, dystrybucji robotów, która jeszcze w poprzednich raportach w ogóle nie, bra, nie, nie była brana pod uwagę, ze względu na to, że oczywiście było to dosyć ryzykowne przedsięwzięcie, plus przedsięwzięcie, które tak naprawdę ciężko by było wycenić, no to taka linia, taki segment już za rok, zdaniem analityków, ma szansę na to, aby być pięcio, stanowić 5% wszystkich przychodów spółki za cały rok. Wobec tego jest to naprawdę dynamicznie rozwijający się segment. I jeszcze w spółce mamy drugą nową linię biznesową, która również w dosyć dużym stopniu zwiększa jej koszty za ten rok. Także też mamy tutaj podobną sytuację co z Point Packiem, gdzie mamy faktycznie już teraz wyższe koszty ze względu na rozwój. Jest to wprowadzenie nowego oprogramowania w formule Software as a Service. Jak spółka podkreśla, projekt, który nie będzie kanibalizował swoich innych usług, ponieważ jest on skierowany do trochę innego odbiorcy. Przede wszystkim do małych przedsiębiorstw z branży hotelarskiej, gastronomicznej i marketingowej, które będą szukały właśnie tańszego abonamentu, jakichś tańszych usług. I ten nowy, to nowe oprogramowanie, ta nowa strategia biznesowa spółki, ten segment na razie w prognozach nie jest uwzględniany przez analityków. Także widzimy tutaj analogiczną sytuację, co jeszcze rok temu, sytuację z dystrybucją tych robotów. Także widzimy, że analitycy teraz jeszcze nie zajmują się predykcją tego, jak sobie ten biznes poradzi. I teraz, jeśli faktycznie spółce uda się. Ten segment rozwinąć i faktycznie go wprowadzić, no to mamy tutaj potencjał do tego, aby tę wycenę jeszcze mocniej podbić, powyżej tych 53%. Jeśli natomiast się to nie uda, no to na razie w wycenach ten segment nie jest uwzględniany. No ta działalność sasowa jest z jednej strony jest taką ziemią obiecaną dla wielu spółek, no bo mamy ogromne sukcesy, jeśli chodzi o branżę sas na polskiej giełdzie, no ale ogólnie rzecz biorąc, praktyka jest taka, że no, to jest ciężki biznes. Jakby no, trzeba bardzo długo inwestować, żeby rzeczywiście to zaczął funkcjonować i zarabiało na siebie, więc nie dziwi mnie po prostu sceptycyzm analityków, jeśli chodzi o ten segment e, biznesu e, tej spółki. Prawda jest taka, że no, trochę to jest efekt taki, że widać, że LSI Software próbuje dywersyfikować swoją działalność, no bo ten rynek e, takiego software house'u jest e, też coraz trudniejszy się robi. No i jeżeli to by się udało, no to pewnie te perspektywy przed spółką się poprawią, a ten sceptycyzm inwestorów co do spółki być może właśnie wynika z tego, że no, jednak mało kto wierzy, że rzeczywiście te trajektorie pozytywne się udało sięgnąć, aczkolwiek ten obszar z robotami, ciekawy, ciekawy, Ciekawe rozwiązanie z tym, że no też rozmazuje cały czas wycenę, to co trochę mówiliśmy przy ATM Grupie, że Generalnie inwestorzy wolą oddzielne spółki, no ale czasami takie mariaże również się udają. Jest taka spółka na polskiej giełdzie Synectic, tak, która też ma trochę działalności innowacyjnej, ale ma też właśnie ten element dystrybucji robotów takich do przeprowadzania innymi operacji Da Vinci słynnych. No i rzeczywiście fenomenalnie to u nich zadziałało, więc widać, że LSC Software też coś próbuje w tym, Obszarze zrobić. Także podsumowując, no, ciekawy zestaw spółek, każda zupełnie inna, każda ma potencjał wzrostowy, ale z jakichś zupełnie innych powodów. Myślę, że tutaj Wam właściwie zadamy pytanie, która z tych spółek Wam się najbardziej podoba, która najbardziej Was przekonuje, oraz o to, jakie inne spółki widzicie na horyzoncie, które mogą pozytywnie zaskakiwać zwłaszcza w tym gronie małych spółek, no bo prawda jest taka, że pewnie trudno by było nam się dowiedzieć o tych spółkach tak wiele, gdybyśmy nie mieli tych analiz i raportów analitycznych, które można przeczytać po prostu i wyciągnąć tą esencję. I tym bardziej zachęcam do tego, aby faktycznie z tych rekomendacji skorzystać. One już powstały, skoro one już są, to warto sobie poświęcić chwilę na to, żeby je przeczytać i dowiedzieć się trochę, co tam w trawie piszczy na polskiej giełdzie. Bo faktycznie tych małych spółek, jak sami zresztą widzicie, mamy dosyć dużo ciekawych okazji wśród nich, tylko warto coś poszukać. No, wiadomo, że to są wciąż okazje, wciąż ryzykowne biznesy, każda z nich ma swoje ryzyka, no ale to też jest bardzo bardzo ciekawe, że w przypadku takich rekomendacji, które analizy wystawiają, jesteśmy w stanie. To wiedzieć się właśnie, na jakie ryzyka warto zwrócić, jakie są te ryzyka biznesu, jakie są ryzyka, też prognozy analityków. Analitycy skrupulatnie podpisują swoje założenia, tej rekomendacji, dlatego Pamiętajmy, że żeby tak naprawdę móc ocenić, czy dana cena docelowa jest z kosmosu, czy nie, no to najpierw przeczytajmy sobie te założenia, sprawdźmy, na czym się analityk opierał i co analityk przewiduje. No i jeśli faktycznie z czasem zobaczymy, że spółka tych założeń nie spełnia, no to wtedy wiemy, że tak naprawdę ta cena docelowa no nas nie doprowadzi do jakichś sukcesów, a jeśli się spełnia, no to może faktycznie mamy szansę na to, żeby coś ciekawego na spółce ugrać. Także zachęcamy do śledzenia rekomendacji czytania ich od deski do deski, no i też oczywiście do śledzenia działu rekomendacje w strefie inwestorów, gdzie tutaj Mateusz też podsumowanie ciekawszych analiz przygotowuje. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy, ja bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam i życzę dużych zysków. A ty co teraz będziesz robić? Teraz właśnie będę wracał do artykułu, który się szykuje na strefie inwestorów, jakim jest podsumowanie kwartalne rekomendacji. Wiemy, że część z was czekała na takie podsumowanie, część z was jest zainteresowana, jak faktycznie sobie radzą analitycy. Tak jak mówiłem, nie kierujemy się oczywiście tylko i wyłącznie ceną docelową, ale czasami fajnie jest tak sobie sprawdzić, czy rzeczywiście te ceny analityków mają pokrycie w rzeczywistości, czy nie. Także będę wracał właśnie do pracy nad tym. A potem cóż, no mam nadzieję, że uda mi się wykorzystać jeszcze zimę do jakichś ciekawych szusów narciarskich. Do usłyszenia i do zobaczenia.